To i fakty. 66 części, 40 autorów, którzy tworzyli przez 1600 lat i brak jakiejkolwiek niespójności czy sprzeczności. Historia, nauka, archeologia w jednym. Pełen obiektywizm i zero Miała wpływ na kształtowanie się moralności, a jej proroctwa wypełniały się przez tysiące lat. Prawie 3200 wersetów proroctw, które już się wypełniły, i trzy tysiące, które czekają na swoją kolej. Największe proroctwo, które się wypełniło, dało światu nową erę. Jak powiedział jeden z jej bohaterów, o głupi i gnuśnego serca był wierzyć we wszystko, co jest napisane u proroków. Czy zatem możemy ją tak dłużej ignorować? Biblia jest kluczem do lepszej perspektywy. Marek, czy złapała Cię kiedyś policja, na przykład przekroczyłeś przepisy drogowe? Czy muszę odpowiadać na antenie? No nie, to tak, może... Tak, tak, tak. No dobra, tak. dobra. I co, powiedz? Fajnie nie było. Fajnie nie było, tak? Ale czy... Ja już próbowałem różnych rzeczy. Tam. No dobrze, ale czy, czy, czy panowie policjanci, nie wiem, ukarali Cię, rozumiem, jakimś mandatem, tak? I... Raz ukarali, raz nie ukarali. Okej. Okay. Darowali. Darowali. Wie, wie pan, panowie na służbie, policjanci, ja... Pastor na służbie, więc. Skąd oni yy, jakby wiedzieli, że mają ci wystawić mandat? Jaką kwotę ma ten mandat? Na jaką no, kwotę ma opiewać? Mają swoje zapisane w papierach z góry, że za takie coś jest takie: za jedną linię ciągłą tyle, za dwie linie ciągłe tyle, za przekroczenie o tyle, tyle. No wierze? właśnie, czyli. Powołują się na jakieś źródło, prawda? A cennik mają taki mają cennik. swój cennik, ale mają też przepisy ruchu. Kodeks ruchu ruchu prawda? drogowego tak jest. Tak. No i co, zniesiemy ten kodeks? <laughs> nie, ale właśnie chcę pomówić o, o takiej instrukcji obsługi, słuchaj, bo chcę pomówić o samej Biblii. O, Biblii. E, o Piśmie hmm. Świętym. Bo Święty. Powiem Ci, tak się ostatnio zastanawiałem. E, nie dość, że dawno temu napisana, nie dość, że dosyć archaicznym językiem. Świat XXI, potem XXI wiek, niesamowite osiągnięcia. Człowiek zaszedł bardzo daleko w nauce, w sztuce. A tutaj jest Biblia. Książka, z jakimiś tam zapisami. Czy może. Nią... że ta książka nie nadąża, tak? Wiesz, Bóg, kiedy stworzył człowieka, powiedział do niego: rozradzaj się, rozmnażaj. Więc my jesteśmy nastawieni na rozwój. I my na pewno wykraczamy poza to, co jest zapisane w Biblii. Nie ma w nic w Biblii o telefonach komórkowych. Ale z drugiej strony to słowo jest fundamentalne dla życia człowieka. Kiedyś rozmawiałem z pewnym zoologiem, który powiedział, że ludzie bardzo powoli przemieniają się, jeśli chodzi o, swoją, o swój skład genów, prawda, przystosowują się do tego świata. My mamy postęp technologiczny, natomiast jako ludzie, biologicznie, mentalnie, emocjonalnie. Ten postęp nie następuje tak gwałtownie. W związku z tym, my ciągle jesteśmy takimi samymi ludźmi, jak Bóg nas stworzył. I to, że minęło parę tysięcy lat, to jednak cały czas jest to absolutnie źródło życia. Użyłeś terminu prawo. To jest słowo, które nie jest do końca adekwatne, ponieważ jeśli mówimy o Torze, to Tora po hebrajsku oznacza pouczenie, czyli instrukcja, nauczenie. Więc to, to słowo przede wszystkim powinniśmy nazywać podręcznikiem, radą. Instrukcją, która nam pomaga żyć, a nie kodeksem, tak jak odwołałeś się do policji, czyli coś, co będzie nas przekroczyłeś, ciach, masz trzy lata siedzisz, tak? albo grzywna. To są też takie elementy, bo one porządkują życie społeczne między ludźmi. Ale przede wszystkim jest to pouczenie, jak żyć, żeby mieć dobre życie. Czyli Pismo Święte jest jedynym źródłem, które opisuje Boga. E, opisuje plan, jaki Bóg ma dla człowieka i opisuje również działanie Boga, ale czy my możemy zaufać tak w 100% autorom Starego i Nowego Testamentu? Wiesz, y, znajdujemy taki cytat, y, takie słowo, że całe pismo przez Boga jest natchnione. Tak więc czy, czytamy, czytamy w Piśmie Świętym, że ono jest natchnione. Co to znaczy natchnione? To znaczy, że było spisane przez bardzo różnych ludzi, różnych autorów na przestrzeni dziejów ale zawiera w sobie to coś od Boga, co sprawia, że to słowo jest nieomylne. To byli zwykli ludzie, na ich ramieniu nie siedział gołąbek, nie szeptał słówek w ucho i oni jak maszyna, jak stenotypista jechali i zapisywali literki. Ale mieli swoje życie. Natomiast kiedy siadali, działo się z nimi coś szczególnego, czego być może niektórzy w momencie samego pisania nie rozpoznawali. Ale było to, to przyszło od Boga. I taka, takie jest Pismo Święte. Czyli Bóg jest autorem tego słowa. Bóg jest autorem tego słowa i człowiek jest w tym samym momencie autorem tego słowa. To jest trochę tak jak z Panem Jezusem, który jest stuprocentowym Bogiem i stuprocentowym człowiekiem, co nie znaczy, że to stanowi 200%. To dalej jest 100%. Tak? To się wymyka spod takie, tego rodzaju logiki. I dokładnie tak jest z Pismem. Jest stuprocentowo zapisem y, ludzi, tego co ludzie... Zapisali, wyryli, podyktowali jakiemuś skrybie, tak? i w tym samym czasie jest całkowicie natchnione jako pouczenie, jako instrukcja, jako błogosławieństwo dla człowieka, jak ma żyć. A co w takim razie z proroctwami, yy, które są zapisane w Biblii? Mnóstwo proroctw, bardzo wiele proroctw z Biblii, czyli zapowiedzi tego, co będzie. Większość z tych zapowiedzi wypełnia się na kartach, Biblii w innym miejscu, czyli set dziesiąt lat później. Proroc na temat życia Jezusa jest całe mnóstwo, które były zapisane przez ludzi, którzy pojęcia nie mieli, jak będą wyglądały czasy, w których będzie żył Jezus i to wszystko pasuje. Są setki, dziesiątki tysięcy proroc, które się wypełniają i które będą się wypełniały. Te, które się wypełniły, pokazują na wiarygodność tego słowa. Hebrajska Biblia składa się z tory, pięciu ksiąg mojżeszowych, nevim, ksiąg prorockich i Ketuwim, czyli pism. Według kanonu żydowskiego i protestanckiego zawiera 39 ksiąg, według katolickiego 46. Uzupełniona o Nowy Testament jest Biblią chrześcijan. Spisana od XIII wieku przed naszą erą do I wieku naszej ery w językach hebrajskim, aramejskim i greckim. Biblia jest dostępna w 518 językach. Są one językami ojczystymi dla prawie 5 miliardów Ludzi. Mamy w historii różnego rodzaju e, przejawy prześladowania tego słowa, czy wręcz nawet próby... E, w jaki sposób marginalizowania czy dedykowania go dla specjalnych grup, prawda? A tak. No i że nie wolno było czytać, na przykład. Na przykład. Lub nie wolno było interpretować, By, było to do księga dzisiaj jest dla niektórych Może nie prawna. zakazana, ale tak. prawda, nie wszyscy mieli do niej dostęp. Tak, tak, tak było w historii. Myślę, że wiesz, religia zawsze bardzo mocno stykała się z polityką i z władzą. Jeżeli ktoś miał możliwość zakazać komuś myśleć w sposób samodzielny i wyciągać wnioski, Jednym ze sposobów było zamknięcie przed takim człowiekiem Biblii. Po prostu nie będziesz jej czytał, nie będziesz jej interpretował. Interpretację powierzymy instytucji, jakimś ludziom. Tak? Poza tym ta Biblia była pisana na przestrzeni dziejów. Tak? Więc jeżeli ktoś 500 lat po zmartwychwstaniu Chrystusa sięga do niego. To mówi, słuchajcie, ale czasy się zmieniły. Dzisiaj my to rozumiemy tak, i to jest nasza wykładnia, my to zapisujemy. Nie wolno Tobie tego interpretować. I w ten sposób odchodzono od nauki pisma, Słowo Boże jest natchnione, jest autorytetem, jeśli chodzi o naszą wiarę, więc my zawsze powinniśmy wracać do źródeł. Natomiast instytucje różne odmawiały takiego sposobu postępowania ze słowem. To jeszcze jedna rzecz. W Biblii, zwłaszcza jeżeli mówimy o jej początku, yy, mamy przedstawiony obraz stworzenia świata. Tak. Początek ludzkości. I zestawiając to, z, wiesz z do czego dążę, chcesz? z nauką, mamy niesamowity konflikt, a wręcz. Yy, no, włącz sobie jakikolwiek film przyrodniczy. No ale co, ja wierzę, że to tak? było 7 dni. Ale włącz sobie jakikolwiek film przyrodniczy i co tam usłyszysz? No, że było 777 milionów, milionów. miliardów dni. Na jakiej podstawie mi tak twierdzą? Na podstawie badań, coś przebadali, jakiś węgiel, jakieś sprawy, tak? To wszystko jest tak samo względne, jak może być względne to, że to zostało w siedem dni. Po co my mamy to rozkminiać? Ludzie to rozkminiają, powiem Ci, z jednego względu. Moralnego. Bo jeżeli powiedzą tak, tu piszę o siedmiu dniach, to jest po prostu do niczego. Możemy sobie to wywalić. Wywalamy siedem dni, za tymi siedmioma dniami wywalamy całą Biblię, a za Biblią wy 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 wywalamy Boga, który jest autorem. Tak? Ja nie będę się kłócił, czy to było 7 dni, mimo że powiedziałem, że wierzę, że to było 7 dni. Bo nie o to chodzi. Chodzi o podważenie autora. My możemy czytać, że każdy dzień to były tysiące. Zresztą tak jest w Biblii zapisane, że u Boga jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Tu nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja twierdzę, że ta Biblia dalej jest ponadczasowa. I ona jest aktualna dla mojego życia. I to, że ktoś tam znajdzie coś, że ktoś coś zapisał, i to było archaiczne, i że za bardzo nie przystaje do dzisiejszych czasów, to in blok w całości, czytając Biblię, tak nie jest. Ta Biblia jest bardzo skuteczna i bardzo żywa. Czy myślisz, że można zaryzykować stwierdzenie, że autorytet Biblii został podtrzymany, wykorzystany w nauczaniu Jezusa? Bo przecież Jezus odnosi się praktycznie w całym swoim nauczaniu do Starego Testamentu. Dokładnie. W ogóle musimy wiedzieć, że pierwszy Kościół, pierwsza eklezja nie była budowana przy pomocy tak zwanego Nowego Testamentu. Oni nie mieli tego zapisu, oni tego po prostu nie mieli. Tak więc Jezus, kiedy rozpoczął swoje nauczanie, on cały czas posługiwał się tanachem, tak? czyli Tora plus prorocy plus pisma. Tak? Te trzy elementy, które dzisiaj my nazywamy Starym Testamentem, żydzi Tanach. I to, co mówił, powoływał się na słowo. Wydarzenia, które miały miejsce w życiu Jezusa, ewangeliści zapisali jako wypełnienie się tych słów. Ale w naszej kulturze, w tym, co e, dziś jest dostępne dla e, zwykłego człowieka, i myślę tutaj e, o współczesnych chrześcijanach, te rzeczy są traktowane w bardzo taki sposób marginalny. To znaczy, e, w dużej mierze korzysta się z pewnego już przygotowanego, Nauczania z pewnej interpretacji już przygotowanej gotowców na potrzeby. I teraz co z tym zrobić? W jaki sposób odnieść się do, do tych zapisów w sumie bardzo starych, tak? przedstawiających starożytny świat, jak odnieść to do, do współczesnych dziejów, jak to w ogóle przynieść do kościoła? Tak? Bo od... Wiesz, jeżeli mamy grupę wyznawców, lojalnych wyznawców, to możemy im na kartce napisać, jak mają żyć i w ogóle nie odnosić tego do Biblii. Zrobić przykazania kościelne, co należy, czego nie należy. Natomiast dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie wszyscy ludzie szukają prawdy. Są dociekliwi, podważają rzeczy. Jeżeli my odrzucimy Stary Testament, to na czym my przepraszam za wyrażenie zawieszamy początek życia i życie Jezusa? Jakiś kosmita, skąd on przychodzi, w jakim kontekście, co to za Ziemia, dlaczego jest to, jest to Judea, dlaczego jest to Samaria? Tak, wszystko mamy wycięte. Jezus jest integralną częścią Jego życie, Jego służba, Jego posłannictwo jest integralną częścią całości. Więc my nie możemy odciąć tego, ponieważ na tym jest wszystko zbudowane. A druga rzecz, którą pytałeś o archaizmy, o, o rzeczy dawne, wiesz, bardzo wiele rzeczy, które są wspomniane w tak zwanym nowym testamencie. Nigdy nie zostały w nim rozwinięte, natomiast one są bardzo szczegółowo rozwinięte w tych wcześniejszych listach. Wychowanie dzieci, życie rodzinne, stosunek do pisma, jego czytanie, studiowanie, rozważanie, z czego bierze się wiara to wszystko jest omówione wcześniej, natomiast w tak zwanym Nowym Testamencie jest to tylko wspomniane i wrzucone. Dlatego powinniśmy patrzeć szeroko. Mamy takie niezwykłe księgi, jak Księga Przypowieści Salomona. To jest księga, która mówi o zwykłej mądrości życiowej na każdy dzień. Nie Su... mamy takiej księgi w Nowym no dobrze, Testamencie. mówisz o zwykłej, zwykłej mądrości życiowej, ale powiem Ci, że e, otwieram Stary Testament, tak? czytam różnego rodzaju historie i ja kompletnie się w tym nie odnajduję. Nie, nie rozumiem też. E, i to... No czego nie rozumiesz? Wielu ludzi zniechęconych jest tym, że nie rozumieją tego, co czytają. Albo inaczej może. Przyjmują pewną, e, przyjmują pewną postawę, że Biblia jest zarezerwowana dla, czy zrozumienie Biblii jest zarezerwowane dla tych ludzi, którzy w tym kierunku się wykształcili. Tak? Dlaczego sam mam sięgać do słowa? Przecież jest ksiądz, jest biskup, jest pastor. Powiem krótko, nie masz racji. Pierwszym starożytnym przekładem Biblii była grecka Septuaginta. W średniowieczu dostępna była tylko wulgata Biblia w tłumaczeniu łacińskim. Dzięki pionierom ruchu reformacyjnego, takim jak Wyclif czy Luther, Biblię zaczęto powszechnie przekładać na języki narodowe, ale nie z łaciny, lecz z języków oryginalnych. W świecie anglosaskim najpopularniejsza stała się protestancka Biblia króla Jakuba, oparta na językach oryginalnych, charakteryzująca się dosłownością przy zachowaniu pięknego języka. Papież Leon XIII umieścił Biblię tłumaczoną na inny język niż łacina jako księgę zakazaną. To, że instytucje jakieś zawłaszczyły sobie Pismo Święte, dzisiaj mamy taki efekt. Ludzie mówią: Biblia. Myślą religia, <noise> mówią Biblia, myślą jakaś grupa ludzi, urząd, ksiądz, myślą Biblia, nie myślą normalna książka z papieru, na której można usiąść, podłożyć sobie po głowę, nawet stanąć. Nic jej nie uszkadzając. Raczej myślą, złote brzegi, piękne zakładki, piękna kaligrafia. Przypomina mi się taka historia z mojej szkoły, w której mieliśmy małe przebudzenie, nawracali się uczniowie, i pewnego dnia na jednej z lekcji większość z nas miała Biblię wyciągnięte. To była akurat lekcja polskiego, i pani polonistka, zorientowawszy się, przechodziła między rzędami, tak zerknęła. I wiesz, to, co powiedziała, pokazuje to, co ty przed chwilą powiedziałaś, bo ona powiedziała, jak tak można czytać Biblię. Biblię trzeba czytać w fotelu, przy przygaszonych światłach, z zapaloną świecą i najlepiej, żeby jeszcze kominek był. Na co my wybuchnęliśmy śmiechem, ponieważ my byliśmy, przeżywaliśmy wtedy Boga i czerpaliśmy ze źródła. I dzisiejszy człowiek, to jest jeden problem z czytaniem Biblii, który ty zasygnalizowałeś, że on mówi, że to jest dla pewnej grupy ludzi, dla specjalistów, dla fachowców. Absolutnie nie. To jest dla każdego człowieka. A druga rzecz jest taka, która wiąże się z tym, że być może człowiek nie chce czytać Biblii. Po prostu może ma, jest pyszny i nie chce się uniżyć do słowa, bo wie, że gdyby zaczął na poważnie traktować to słowo, to wtedy musiałby je zastosować w swoim życiu, a nie chce. Więc on mówi: Niech sobie księża czytają Biblię. Więc wiesz, powiem tak: wina, może w cudzysłowie wina, ale ona leży po tych, w tych dwóch tematach. Jedno, to co zrobił instytucje z Biblią, a druga rzecz, co robi człowiek, który nie chce się poddać tej Biblii? Czyli co, chcesz powiedzieć, że w tej chwili yy, chrześcijanie powinni zająć się nie wiem, studiowaniem słowa? Absolutnie. Widzisz, w średniowieczu czas reformacji, Luter. Jego jednym z podstawowych poselstw jest to, żeby wrócić do słowa. Wiesz, dzisiaj mamy we wszystkich kościołach historycznych, na skutek tego mocnego tąpnięcia Marcina Lutra, mamy powrót do słowa. Kiedyś wnoszono na synodach, na spotkaniach biskupów prawo kanoniczne w procesji ze świecami. Kiedy zaczyna się Sobór Watykański II, coś się zmienia. Zaczynamy wnosić Biblię. Tak? To są małe jakieś tam pęknięcia, ale one wskazują na to, że musimy wrócić. Jeżeli chcemy głosić Żydom Ewangelię, musimy zacząć szanować bardzo poważnie i na serio Torę, ponieważ oni ją tak szanują. I Jezus tak ją szanował i apostołowie tak ją szanowali. Więc jedyną nadzieją dla człowieka dzisiaj, i to jest absolutnie... Aktualny postulat, tylko pismo jest bardzo ważny, żebyśmy mogli wszyscy wrócić do tego, czego potrzebujemy. Wiesz, Biblia jest ponadczasowa, to znaczy, że musi być w każdym czasie odczytywana do dzisiejszych czasów. I jeżeli to będziemy robić, będziemy mieć o wiele lepsze no dobrze, życie. Ale to co, w takim razie yy, tak oddechy, dechy. Do dechy. Mamy w to po prostu przyjąć te, te prawdy, przyjąć te zasady i wierzyć w to, co jest napisane. Jest bardzo, bardzo wiele przykładów, bardzo negatywnych w Biblii. jakich. Biblia nigdy nie zachęca do tego, żeby komuś zrobić krzywdę, ani żeby zrobić sobie krzywdę. O, co masz na myśli? Nie no, mam, mam na myśli chociażby dzieje Izraela, tak wiele, wielu ludzi, Masz na myśli kanan, tak? Przelewanie krwi? Na przykład, tak. Wielu ludzi zwraca się do Biblii, zwraca się do Starego Testamentu i na przykład czyta o historiach, o wyprawach wojennych, które toczył Izrael, o tym, co robił z tymi ludami. Jest to, ja spotkałem się z bardzo dużym sprzeciwem ludzi i wierzących nawet, którzy też, no, myślę, nie rozumieją tego, ale odnoszą się do tego bardzo krytycznie. Dobrze. Są różne case, tak, które wymagają omówienia. Musimy zrozumieć, że kiedy Izrael podbijał ziemię, która była jemu przeznaczona już od czasów Abrahama, to Bóg mówi wyraźnie, że wina tych narodów wypełniła się na nich. Wiesz, nie mamy dzisiaj problemu, żeby umówić o tym, że jakaś cywilizacja upadła, że Rzym upadł. I wszyscy mówią, no Żyd, Rzym upadł, przyszły inne narody, coś się zaczęło, nikogo to nie boli. Ale teraz patrzymy i mówimy. Izraelici podwozą, Jozłego zajęli Kanan. Co oni tam takiego zrobili? Dzisiaj żołnierze jadą do Afganistanu. I jaki mamy problem z tym? Nie możemy tego wyrywać z kontekstu historycznego. Jeżeli w słowie znajdujemy przykazanie, zrobisz tak, to nigdy nie będzie to coś, co jest przeciwko nam. Kara śmierci. Też się na tym zastanawiałem. W prawie mojżeszowym czytamy o ukamienowaniu, prawda? I dzisiaj ludziom mówią, wow, to jest takie bliskie islamu, jak tu można coś takiego zrobić? Wiesz, ja to studiowałem. Ja rozmawiałem z ludźmi, którzy studiują to. Wiesz, tamto prawo było prawdopodobnie bardziej moralne niż dzisiaj. Ponieważ tym, który dokonywał egzekucji, jako pierwszy musiał być świadek popełnionego przestępstwa. Jeżeli krzywo przysięgał, to on stawał się winny tej zbrodni jako świadek. Dzisiaj mamy jakąś instytucję społeczną, ktoś wstaje rano z łóżka, goli się, po drodze pije cappuccino do pracy, przyjeżdża, wydaje werdykt, Ktoś inny, jakiś inny, inny departament odpowiada za wykonanie tej kary. Jeżeli to jest Ameryka, Chiny, gdzieś, jakiś zupełnie szary urzędnik, który nie ma związku z przedmiotem sprawy, dokonuje egzekucji. Tak? To w ogóle jest oderwane od rzeczywistości. W prawie mojżeszowym nigdy tak nie było. To było bardzo blisko. Te grzechy, które były piętnowane bardzo wysokimi wyrokami, były naprawdę wysokimi przestępstwami. Więc wiesz, ta Biblia jest logiczna. Tak? Tylko właśnie my mamy tą przykrywkę, i to stąd się biorą też te, te, te pytania i te Twoje zagajenia prowokacyjne. Ona jest przykryta jakby welonem historii i dzisiejszym zrozumieniem rzeczy. A najmocniej tym, że jest to na pewno Bóg nie miał udziału w napisaniu tego i na pewno jest to archaiczne i nieżyciowe. To znaczy, yy, są rzeczy, które, których nie akceptuję w słowie, więc ja po prostu je wyrzucam ze słowa. Tworzę. Pewien obraz, pewien wizerunek, który będzie zgodny ze słowem, który będzie wywodził się ze słowa, ale te rzeczy, które ich nie akceptuję, te rzeczy, które są dla mnie nie do przyjęcia, wyrzucam. Nie, nie wyrzucam. Wiesz, nie wylewamy dziecka z kąpielą, tak? Ktoś mądry powiedział, trawę połykam, patyki wypluwam. Jeżeli ja czegoś nie rozumiem, to ja nie mam prawa tego odrzucić. Ja mogę dalej twierdzić, podkreślić to sobie, zakreślić i powiedzieć, Boże, daj mi światło, bo ja tego kompletnie nie kumam. Wtedy z pokorą podchodzę do słowa i mówię, chcę to zrozumieć, ale nie wywalam. Często dzisiaj ludzie mówią tak, no Jezus powiedział nadstaw policzek, okej, okay, wszystko bardzo dobrze, pasuje mi to. Pierwszy hipis, wegetarianin, ryby, jad, tak? I tak dalej. Ale teraz wiesz, Jezus o nim jest powiedziane, że On będzie y, narody prowadził żelazną laską. I przed nim zegnie się wszelkie kolano. I teraz już hipis nam ucieka. Tak? Dla człowieka, o którym ty mówisz, że on pewne rzeczy wyrzuca sobie z Biblii, no to on robi po prostu wy, wybraną selekcję. Tak? Jeden, jeden, zdaje się, że to jest Biblia Jeffersona, jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, powycinał fragmenty, które były nadprzyrodzone z Biblii i stworzył swoją własną, czyli nauka moralna, społeczna. Prawda? To jest problem, bo Jezus autentycznie wskrzeszał, uzdrawiał, wypędzał demony, tak? Jezus mówił o sobie: Jestem synem Bożym. Przyszedłem tutaj, jestem synem najwyższego. Maria nie miała kontaktu z mężczyzną, prawda, żeby Jezus mógł się urodzić. To jest zapisane w Biblii. Więc ja mogę powiedzieć: tego nie rozumiem, ale co innego jest powiedzieć: ja to wykluczam, ponieważ czasy się zmieniły. Więc my nie możemy tego słowa sobie y, podchodzić do niego partykularnie, w jakiś, realizując własny cel. Wiesz, byli ludzie, którzy przepisywali tą Biblię przez wieki. Po wiekach, kiedy odkrywamy. Przez archeologię w Kumram gdzieś odkrywamy stare pisma. Czy tam znajdujemy, że to słowo jest wiernie przepisywane? Musimy wrócić do pokory tych ludzi, którzy wiernie chcieli zachować to słowo niezmienionym i tak je zastosować do swojego życia. Biblia jest zapisaną historią planu zbawienia Boga dla człowieka. Zawiera informacje o rozszerzeniu się wszechświata, układzie słonecznym, kulistości ziemi, które długo nie były odpowiednio odczytywane. Data ponownego powstania państwa Izrael w 1948 roku jest zawarta w prawie Mojżeszowym i proroctwach. Jezus autoryzuje wartość Biblii, powołując się na jej treść. Jednoznacznie i radykalnie wyklucza istnienie innego Boga. Jezus naucza, że on jest jedyną drogą. Światem rządzi zasada błogosławieństwa i Przekleństwa. Biblia ujawnia ten mechanizm. W takim razie, jak czytać Biblię, jak ją rozumieć, jak ją interpretować? Autorem Biblii, tak jak powiedzieliśmy, jest Bóg. Powstała pod natchnieniem Ducha Świętego. Ktoś zapisywał i był natchniony przez Boga. To znaczy nie mówię natchniony, że mu białka się wywracały i przeżywał jakiś trans, ale natchniony w sensie, że to, co zapisał, było, było zainspirowane przez Boga. Dzisiaj, jeżeli chcesz czytać Biblię i ją rozumieć, to czytaj ją, prosząc Boga, żeby otworzył Ci oczy, żeby otworzył Ci serce. Tak? Duch Święty jest tym, który wprowadza nas we wszelką prawdę. Więc my, kiedy czytamy Słowo i mamy pokorę przed Bogiem, który jest autorem tego Słowa, wyciągniemy z Niego to, czego potrzebujemy, to, co jest dla nas najlepsze. E, wiesz co, e, czytając Słowo, e, pojawia mi się pewna myśl w głowie, e, pewne słowo radykalizm. Lubię to słowo. Czarne, białe. Dzisiaj żyjemy w takiej epoce szarości. Wszystko jest względne. Na każdą rzecz można spojrzeć na tysiąc sposobów. A słowo Boże samo zachęca. Studiuj, medytuj, rozważaj, dociekaj. Są wszystko cytaty z Biblii, to co teraz powiedziałem, żebyś żył, żeby ci się powodziło, żebyś rozwiązał swoje życie. Wiesz, dzisiaj na przykład w Danii. Ludzie wywodzący się z rodzin chrześcijańskich, luterańskich przechodzą na islam. Dlaczego? Bo potrzebują jasnej, precyzyjnej odpowiedzi na temat swojego życia. Biblia jest czymś takim. Musimy wrócić do Biblii, musimy wrócić do słowa Boga. Czyli odpowiadając na nasze e, e, pytanie, które postawiliśmy sobie na początku, e, Biblia jest wystarczającym źródłem do tego, aby e, przedstawić obraz Boga, aby pokazać człowiekowi, jak ma żyć, pokazać mu drogę zbawienia. Drogę zbawienia. Człowiek w swoim życiu może odnosić się w codziennych sprawach do tego słowa, bazując na nim. Inna, inną kwestią jest to, że mamy w niej zapisane słowa Mesjasza, mamy w niej zapisane słowa tego, który jest głową Kościoła, tego, który nadał prawa i w ogóle ukształtował coś takiego, co możemy nazwać chrześcijaństwem. Prawda? Dokładnie. Wszystko stąd pochodzi. Dokładnie. Jesteśmy z tej księgi. Jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, ona była napisana na przestrzeni dziejów. Przez bardzo różnych autorów. 1600 lat. Królowie, prorocy, pasterze, rybacy, kapłani, bardzo różni ludzie. Poborcy podatków. Poborcy podatków, bardzo różni ludzie. I teraz bierzemy tą księgę, i teraz się okazuje, że żaden fragment, mimo że jeden fragment jest napisany kilkaset lat po jakimś innym autorze że oni mieli żyli pod, w innych miejscach na Ziemi że y, mieli, mieli różne wieki, różne zawody żaden z tych fragmentów nie zaprzecza innemu fragmentowi z Biblii. To jest fantastyczne. To jest jedna ze wskazówek, y, która nam pokazuje, że ta, to słowo jest, ma wyższego autora niż tylko człowieka. Mamy jeszcze y, bardzo ważny temat, y, czyli temat y, końca świata, apokalipsa. Tak. Apokalipsa, bardzo esencjonalnie, dużo symboli, bardzo krótko pokazane, jak to wszystko się skończy. Biblia to, czego potrzebujemy wiedzieć o końcu świata, wszystko nam mówi. Przede wszystkim są to takie słowa bądź czujny, mhm. uważny, przestrzegaj słowa, bo dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. I później małe rozwinięcia. Natomiast nie za wiele to znajdujemy, jak to wszystko się rozwinie i się połączy, ale to co potrzebujemy również tu jest zapisane. Więc na początku jest bardzo esencjonalnie zapisane, jak to wszystko powstało, jakie są podstawowe Oczekiwania Boga względem człowieka, a na końcu mamy bardzo esencjonalnie, jak to wszystko się skończy. Więc tutaj powiedzmy, oddechy do dechy mamy wszystko, czego potrzebuje człowiek. Czyli co? Trzeba czytać słowo, słowo trzeba je rozważać wszystkim. i żeby odpowiedzi znajdziemy w słowie. Dokładnie. Dziękuję, że mogliśmy porozmawiać na ten temat. Mam nadzieję, że dasz się zaprosić do kolejnej części. Oczywiście. W takim razie do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.